Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z tej strony A+. Dzisiaj kontynuujemy sobie zadania ze składania ruchów i mamy przed sobą takie zadanie. Pociąg A ma długość małe A, pociąg duże B ma długość małe B. Gdy pociągi mijają się jadąc w tę samą stronę, to czas, który upływa od momentu, gdy lokomotywa A dogoni ostatni wagon B, do chwili, gdy ostatni wagon pociągu A minie lokomotywę B, wynosi T1. Gdy pociągi jadą w przeciwne strony, czas mijania wynosi T2. Obliczyć wartości prędkości VA oraz VB obu pociągów. No dobra, co mamy dane w zadaniu? Moi drodzy, jeden pociąg ma długość A, drugi ma długość B. I mamy tak naprawdę napisane, co autorzy rozumieją przez mijanie. Gdy pociągi mijają się w tę samą stronę, to czas bla bla bla. Od momentu, gdy lokomotywa A dogoni ostatni wagon B, nie? Czyli mamy taką sytuację, to jest ten ostatni wagon jednego pociągu. Tutaj jest lokomotywa drugiego. No ja nie umiem rysować, spokojnie, myślę, że już wiecie. Dobra. Do momentu, w którym ostatni wagon A minie lokomotywę B, czyli nie tylko lokomotywa tego jednego pociągu, nie? Tutaj to jest pociąg akurat A, tu jest pociąg B, nie? Czyli żeby pociągi się minęły, nie tylko lokomotywa A musi dogonić tylko lokomotywę A, ale dodatkowo jeszcze musi cały przelecieć, długość pociągu A musi przelecieć wzdłuż lokomotywy B, nie? Czyli sytuacja druga musi być dokładnie odwrotna tak naprawdę, że tu mamy lokomotywę B, a tu już jest ostatni wagon A. No i to jest, myślę, w miarę logiczne, nie? W ten sposób wygląda mijanie. Czyli pytanie, jaką drogę względem jakby... No na przykład względem pociągu B musi pokonać pociąg A, żeby minąć ten pociąg. Musi pokonać drogę A plus B. Nie? Dlatego, że żeby lokomotywa jedna dojechała do lokomotywy, żeby lokomotywa pociągu A dojechała do lokomotywy pociągu B, to musi pokonać drogę B, czyli wzdłuż całej długości pociągu B, plus od lokomotywy A do ostatniego wagonu A, nie, żeby ten ostatni wagon A aż dociągnął do lokomotywy pociągu B, to musi być długość A, nie? Zatem całkowita droga to musi być A plus B. Dobra, no i mamy dwie sytuacje. W pierwszej sytuacji pociągi te poruszają się w tę samą stronę, nie? Gdy pociągi jadą w tę samą stronę, to ten czas wynosi T1. No i tak jak już pamiętamy z poprzednich zadań, robię to w ten sposób, że V teraz A minus VB, czyli o tyle, o ile większa jest szybkość A względem szybkości B, tyle wynosi szybkość A względem pociągu B. I z tą szybkością w czasie T1 pokonujemy względną drogę A plus B, nie? Drogę względem pociągu B, tak jakby. Pokonuje ten pociąg A, nie? Dobra, to jest pierwszy przypadek. A drugi przypadek to jest przypadek, gdy pociągi jadą w przeciwne strony. Wtedy czas mijania wynosi T2. No jak pociągi jadą w przeciwne strony, no to domyślamy się, że miną się o wiele szybciej, nie? I wtedy już nie robimy VA minus VB, tylko robimy intuicyjnie VA plus VB. Tego, że wtedy jadąc tym pociągiem B i patrząc za okno, jak będzie nas mijał pociąg A, to on będzie miał nie tylko swoją szybkość, tak, czyli szybkość VA, z którą będzie nas mijał, ale dodatkowo ze względu na to, że my patrzymy z pociągu B, to będzie miał tak jakby przełożoną szybkość pociągu B, nie, w tym naszym układzie inercjalnym związanym z pociągiem B. Trochę zagmatwane tłumaczenie, ale myślę, że intuicyjnie czujecie, o co chodzi. VA plus VB razy T2, dlatego że wiemy, że gdy jadą w przeciwne strony, czas mijania wynosi T2 i to się również równa A plus B, dlatego że pokonają tą samą drogę. No i możemy te dwa równania do siebie przyrównać. Jak je przyrównamy, to dostajemy coś takiego, że VA minus VB T1 to się równa, to jest dokładnie, ale trochę mi tutaj, dobra. To jest dokładnie to samo co VA plus VB razy T2. T1 i T2 mamy podane, mamy obliczyć VA
i VB, nie? Dobra. Możemy sobie na przykład skrócić VA. Będzie nam o wiele... co ja zrobiłem? Przepraszam, absolutnie nie możemy skrócić VA. Cóż za karygodny błąd. Dobra. Możemy na przykład zrobić coś takiego. Będę potrzebował troszeczkę więcej miejsca. Potrzebujemy generalnie wyznaczyć VA względem VB, tak? No, standardowe rozwiązywanie, tak jak do układu równań, żeby potem podstawić i obliczyć sobie drugą prędkość. Tutaj mamy jakby jedynkę, mamy dwójkę, te dwa równania, więc musimy obliczyć, jak się ma szybkość jednego do szybkości drugiego, nie? Czyli na przykład VA T1 minus VA T2. Wiemy, że to jest to samo, co VB T1 plus, oj, plus, kurczę, co to mi robi, T1 plus T2. Dobra. Czyli VA, wyciągnąłem przed nawias też T1 minus T2. To się równa VB T1 plus T2, nie? Czyli VA to jest, moi drodzy, nic innego jak przeskalowane VB, a VB przeskalowane przez T1 plus T2 przez T1 minus T2. No i możemy sobie wstawić to VA przeskalowane do jakiegoś równania, które zawiera VA i VB, na przykład do równania drugiego. I będziemy mieli coś takiego. VA już sobie pozwolę od razu wyciągnąć przed nawias. Żeby VB wyciągniemy. Dobra, wstawimy VA, a wyciągniemy już potem VB przed nawias. Nie, pod VA wstawiamy VB T1 plus T2 przez T1 minus T2, czyli mamy VB w nawiasie. 1, to pochodzi od tego członu, plus. I teraz to, co wstawiliśmy za VA, czyli VB T1 plus T2 przez T1 minus T2, wszystko razy T2, to się równa A plus B. No, zadanie jest troszeczkę zagmatwane, ale myślę, że wszyscy nadążacie. I z tego wynika, że VB, trzeba to teraz wszystko pięknie podzielić, to jest A plus B przez 1 plus T1 plus T2 przez T1 minus T2. Nudy, nudy, dużo przepisywania. Dobra, T1 minus T2. I to wszystko ciach, razy T2. Nie? To jest VB. Dobra, elegancko. To teraz możemy wrócić z podstawienia, dlatego że to już jakby jest ostateczna postać na VB, nie? Zależna tylko od parametrów, które nam podali w zadaniu, dlatego że jest zależna tylko od A, od B, od T1 i od T2, nie? No, tu jest jeszcze T2, dobra. No spoko, to wracamy do podstawienia i z tego nam wynika, że VA to jest VB, czyli ten potwór, razy T1 plus T2 przez T1 minus T2. No dobra, niestety w moim obowiązku jest przepisanie tego. Plus T1 plus T2 przez T1 minus T2. Sorry, już trochę niewyraźnie, brakuje mi miejsca. To razy T2. I to wszystko razy T1 plus T2, ups, i przez T1 minus T2. I to jest ostateczne rozwiązanie zadania. Troszeczkę zagmatwane, ale otrzymujemy w ten sposób jednoznaczną postać, ups, sorry, jednoznaczną postać VA i VB. Dobra, to tyle. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam przy okazji oczywiście do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.